No tak w skrócie muszę opowiedzieć, bo przed tym instrumentem sowieckim miałem instrumenty NRD-owskie, które były bardzo okrutne. Pierwszy instrument, który kupił mi ojciec, jeszcze byłem w liceum, to był rodzaj takiej raczej fizharmonii elektrycznej, raczej inaczej, taki akordeon z napędem dmuchawy elektrycznym w formie takiego plaskatego placka i tu klawisze takie mniej więcej wąskie jak w akordeonie. Brzmiało to okrutnie, no właściwie akordeonowo, a ja słuchałem muzyki typu The Doors czy Animals, no to wiecie, to słaba sprawa, nie? Znaczy wtedy jeszcze nawet wcześniej słuchałem jakichś innych, bo The Doors to może trochę później, ale to brzmienie było okrutne, więc trzeba było kupić organy elektronowe. Ale ta nazwa, jeśli chodzi o NRD-owski produkt, też nie do końca się zgadzała, to znaczy konstrukcyjnie tak, ale brzmieniowo było to słaby instrument. Więc w końcu ktoś mi podpowiedział, z muzyków, takich klezmerskich muzyków, kolegów, bo wtedy ja też czasami grałem gdzieś tam po knajpach, żeby zarobić, że słuchaj Sławek, są ruskie organy, brzmią jak organy Voxa. Gdy przeczytałem ogłoszenie w gazecie, że są do sprzedaży w Legnicy, wybrałem się tam pociągiem i od oficera sowieckiego kupiłem te organy i przytargałem do Gdańska. I wtedy, jakie faktycznie one brzmiały bardzo podobnie do organów Voxa, no oczywiście nie miały takich wszystkich możliwości tych brzmieniowych, ale mi to nie wystarczało, bo ja już wtedy szukałem jakichś takich możliwości brzmieniowych trochę innych. Więc najpierw zacząłem od tego, że spróbowałem, że kolega, przyjaciel, a potem pierwszy menadżer jako pracownik Politechniki Gdańskiej skonstruował fuzz. I włączyłem ten fuzz, taki jak do gitary, do tych organów. Mm-hmm. I zobaczyłem, że coś się zaczyna ciekawie dziać. I wtedy mnie ogarnęła taka pasja, żeby dorabiać jakieś tam urządzonka. Oprócz tego stosowałem taśmową kamerę pogłosową brytyjskiej firmy WEM. To jest taka, tą kamerę podpatrzyłem u Henryksa. Gdzieś na jakimś plakacie czy gdzieś. I walczyłem parę miesięcy z takim Polakiem, który się urodził w Anglii. Jakoś go poznałem, już nawet nie pamiętam jak, bo to była listowna korespondencja, żeby tą kamerę, że ja mu zapłacę kaskę, jakoś tam przeleję, a on mi tą kamerę podeśle. I to się udało, więc miałem taki zestaw, że te organy miały parę, takie całe pudełko dodatkowe, w którym miałem różnego rodzaju elektroniczne ustrojstwa. Modulator kołowy, jakieś 2-3 rodzaje fuzów, pedał wo-wo, jakieś tam jeszcze ciekawostki przyrodnicze, których już nawet nie pamiętam, ale mam tą skrzynkę gdzieś na dole u siebie, w takim warsztacie zakurzona stoi. I to wszystko dało mi możliwości, że szczególnie przy muzyce improwizowanej, takiej troszeczkę intuicyjnej, to no, dawało pole wyobraźni po prostu, że mogłem tworzyć jakieś brzmienia, które po prostu których nie znałem nawet, dopiero one się tworzyły. Oczywiście, dlaczego to robiłem? Nie dlatego, że chciałem być konstruktorem instrumentów, że uważałem, że to się zrobi jakieś nie wiadomo co z tego, tylko dlatego, że mnie stać nie było na normalne syntezatory. No, po prostu, bo przecież gdybym miał kasę i kupiłbym ówczesne, już pierwsze, te małe, pomniejszone, bo już mógł, to zrobił ten swój wielki tam agregat, całą ścianę, nie? Ale były później już te mniejsze wydania tych wszystkich marek, więc Arpa i Muga i wszystkiego, ale w życiu nie było mnie na to stać, dlatego poszedłem tą drogą. Ta droga trwała oczywiście tylko parę lat, bo bardzo szybko chciałem wracać jednak do takiej muzyki bardziej rockowej. No i wtedy zacząłem kupować pierwsze takie instrumenty już, które nadawały się do tworzenia muzyki, no nazwijmy to rockowej, popowej. Takie pierwsze fabryczne, no pierwszym syntezatorem zresztą to był ten tutaj po mojej prawej stronie, Minicorg 700S, nie? To był pierwszy instrument, chyba 75 rok, taki firmowy. A żeby było śmiesznie, to opowiedział mi o nim Janusz Grzywa z laboratorium, który gdzieś go oglądał w jakimś sklepie na zachodzie. Mówi, Sławek, słuchaj, co to za instrument? A ja w ciemno napisałem do Japonii, żeby im przysłali cenę.
normalnym listem, wtedy nie było internetu, kochanie, takich trzeba było napisać list po angielsku, poczekać, ale przecież wtedy szybko listy szły. Zaraz mi się wydaje, że listy idą dłużej, przynajmniej list od naszych przyjaciół z Hawajów idzie bardzo długo, nie wiem dlaczego, a kiedy z Japonii szło to parę dni.